Witajcie. Dzisiaj akcja śmieci ciąg dalszy. Jarek orze. Ja sprzątam tutaj, bo pewnie zaraz dojdzie. Ale tak, tutaj znalazłem jeszcze, szedłem przy okazji taką, widzicie, ten linoleum, czy jak to tam mówicie, gumoleum, obojętnie, no w każdym razie wiecie, o co chodzi. Tutaj niedaleko jeszcze przyniosłem worek, jak jechałem traktorem tutaj w to miejsce, gdzie są śmieci. To znalazłem, jeszcze butelki pozbierałem, ale jeszcze znalazłem, słuchajcie, kawałek kineskopu od telewizora starego. No i trzeba to wszystko pozbierać. Na szkło się tutaj trochę zaczyna być już ciężko, więc nie wiem, czy dorzucać, żeby to było łatwo załadować i worek się jakoś utrzymał. No ale tymczasem jeszcze pokażę wam, jak wygląda ładnie czerwona z turem i z przyczepą, bo mi się samemu podoba. I zaraz podejdziemy do Jarka, jak on tam orze. Zobaczcie, fajnie, nie? Ciągnik w robocie, sprawny, o to chodziło. A tutaj pokażę wam, jak teraz wygląda orka. Jest to po prostu orka na ugorze, jak się mówi. No i po krótkiej takiej rozmowie z Jarkiem idzie tutaj brona ciężka. W ogóle bogryzarki szkoda, a brona sobie z tym poradzi. Ona tutaj nie będzie na nic patrzeć, tylko po prostu to wszystko wyrwie i tyle. Ale masakra, po prostu masakra. Kopię się cały czas. O, jeszcze można tu się wpierdzielić. Dobra, się lepiej odsunę, jakby ciągnik miało zarzucić. O, kolejny korzeń się trafił. Trzeba go chyba podebrać, wiesz? Podnieś do góry! Kurde, blade. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. Jeszcze do tyłu, jeszcze. Jest gruby tutaj, nie chcę odpuścić dziadka. No już się przydał, bo takiego klamota Jarek wyjął. Że nie mogliśmy go ruszyć. O,
oczywiście, ale to jest ten właśnie pniak, na którym się glebogryzarka zawiesiła. No i całe szczęście, że już jest wyjęty i git. I dobrze, że widły wziąłem. No a tu orka idzie, słuchajcie, jak trzeba. Tutaj łatwiej, bo tutaj tych drzew tyle nie było, wiecie. No a... ale to jeszcze mnóstwo rzeczy przed nami. Także nie ma co się... ciężka robota. Ale pójdzie. No w każdym razie poważna robota dla 61 takiego pniaka wytargać, bo on tam jeszcze siedział w tej ziemi, trzeba było go podjechać turem, łatwo to w sumie poszło, ale już coś tam zaczyna robić. A tutaj Jarek w akcji, w amoku niemal. No i tu ładnie odkłada, nie? Dopóki się pniaki nie pojawią. Tam już coś było, bo go bokiem postawiło. No już coś tam. Mówię, tu już są takie ciężkie rzeczy. No ale tak, to elegancja Francja. Dobra, jedziemy zbierać śmieci dalej. No powiem wam, że żmudna i niewdzięczna to praca z tymi śmieciami. Bo tu jest po prostu wszystko. Butelki porozbijane, więc po prostu trzeba wybierać to szkło, więc wybieram to tak jak wybieram po kawałku i tyle. Tu już miarę posprzątane, zobaczymy jeszcze jak Jarek to odwróci pługiem. On też tam walczy i też pozdrawia tego po prostu wszystkiego i tak dalej. Dobrze, że pogoda dopisuje, bo jest pięknie. No i co? I pozbieram to wszystko jeszcze. Zbieram tak na razie, słuchajcie, i nawet kierownica od składaka, od wigry. Też się znalazła, ale taka już uszkodzona, więc do niczego się nie bardzo nadaje. Tak, żeby ktoś chciał sobie ją skolekcjonować czy coś. Garki, gaśnice, materac, siatka ogrodzeniowa, wózek, węże od tych, od hydrauliki do traktora. No słuchajcie, po prostu jest tutaj wszystko. Jest tu wszystko, czego dusza zapragnie. Czekajcie, bo to wezmę. O, przykręciłem. Zobaczcie, jest po prostu wszystko. Rama od roweru, garnek przed chwilą Jarek wyorał. No po prostu jest wszystko. No, kończę ten kawałek, który ja wczoraj zaczynałem. No i jak widzę, jak Jarek ora, no to ma dużo, dużo wprawy, jeśli chodzi o to, wie o co chodzi, zna się na rzeczy, bo on praktycznie z ciągnika nie wysiada, ja wysiadałem co chwilę, żeby coś tam zrobić, a on tutaj bardzo ładnie po prostu wszystko orze jak trzeba, no. Także fajnie, tym bardziej mnie to pociesza, że to nie chodziło o to, że ja po prostu robiłem taką kaszanę. Tylko tu po prostu inaczej się nie da, bo jest to po prostu taki ugór. O, znowu szkło. Widzicie? Jest to taki ugór, że w ogóle jeżeli to się da zaorać, to już jest sukces. No. No nic, no brona przejedzie, poszarpie, pognięcie. Przejadę po tym 5 razy i będzie ładnie. To co trzeba będzie, korzenie, nie wiem, gałęzie czy jakieś tam te inne krzoki, to wszystko po prostu się wyorze. Znaczy wyorze, wydrapie tą broną ciężką. I potem przejadę i pozbieram to co będzie trzeba. Ale już coś będzie, no bo tak to nie może być. Także brona ma tutaj co robić, ciężka. No i to będzie najlepsze ze wszystkiego, ta robota.
No to idą te pniaki, słuchajcie. No tu niektóre są tak jak ten jest twardy pieruńsko. No, on nie będzie chciał pójść, ale jak się podejdzie do niego z boku, to pójdzie. Wszystko pójdzie. No, tutaj jeszcze sprawdzam, bo tu było kilka wysypisk takich drobnych. I jak przechodzę, to po prostu wtedy mi coś się rzuca w oczy i wtedy widzę. No w każdym razie bajzel straszny. Tu przez lata po prostu było wysypisko, a nie był las. Ja się wcale nie dziwię, że tu grzyby nie rosły. No, także, a tam jeszcze jest jedno, widzicie. Też koszyk jakiś, ten co wtedy był. Najważniejsze, że to się da zaorać. To jest najważniejsze. O, dywany, wykładziny, pewnie gruz. Trzeba będzie sobie z tym poradzić. Dobra. Ważne, żeby do przodu. No to na tyle dzisiaj w tym dziwnym odcinku. Najważniejsze jest to, że Czerwona już jest w pracy. No i przydaje się, bo ta jest z turem i bez wspomagania jakoś tam chodzi, także nie ma tragedii. Powoli trzeba będzie tylko zainwestować w kabinę. No i tyle, no. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.